Madziow. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym opowiem Wam o mojej pielęgnacji włosów. Dostałam od Was bardzo dużo wiadomości odnośnie tego, co robię z włosami, że mają taki ładny kolor. Bardzo dużo komplementów dotyczących włosów i tego, jak wyglądają. Także dzisiaj spieszę Wam z wyjaśnieniami, czego używam, jakich produktów do wypłukiwania koloru żółtego z włosów i opowiem Wam też właśnie o tych produktach, które miałam okazję przetestować. Powiem Wam, które są warte zakupu, a które nie, na które nie warto wydawać ani złotówki. Zanim przejdę do opowiadania, zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę standardowo. Zbliżamy się do magicznej liczby 1000 followersów. Subskrybentów, więc śmiało przyciskajcie ten czerwony przycisk na dole i lecimy dalej. Co do moich włosów i ich historii, to muszę Wam powiedzieć, że w końcu mam taki kolor, jaki zawsze chciałam mieć, chociaż na początku dekoloryzacji miałam ochotę na bardziej srebrny, na bardziej chłodny, szary odcień włosów, ale niestety to nie miało miejsca i po 2 tygodniach od wyjścia od fryzjera ta szara poświata się wypłukiwała, szary toner się wypłukiwał, nie było po nim śladu, więc zostawiłam to tak jak jest. Jeśli śledzicie mnie na Insta Stories, na Instagramie, zapraszam oczywiście, to wiecie, że jakiś czas temu właśnie przechodziłam dekoloryzację z ciemnego brązu, wręcz z czekolady, ciemnej czekolady. I tak sobie teraz pomyślę, że w sumie to było rok temu. Rok temu na nasze wakacje zamarzyłam sobie kolor jasny, blond, ombre i zostałam oszpecona w postaci ściągnięcia pierwszego koloru z włosów i po prostu, jeżeli widzieliście te zdjęcia, może gdzieś znajdę, to Wam tutaj wrzucę. Miałam taką sraczkę pomarańczową na włosach. I fryzjer mój stwierdził, że nie da się bardziej rozjaśnić tych włosów, bo one się zniszczą, bo one będą poplątane, bo one będą spalone. Także zmieniłam fryzjera. I drugi, kolejny fryzjer, do którego się udałam, stwierdził, że nie ma problemu. Trzeba po prostu użyć specjalistycznych środków, trzeba zrobić dekoloryzację, trzeba zrobić odżywianie tych włosów, żeby one nie były właśnie spalone, nie były całkiem takie wyjałowione. Także tak, zdecydowałam się na dekoloryzację razem z odżywką, z Olaplexem i włosy wcale na tym nie ucierpiały, a kolor jest piękny. Co do kondycji moich włosów, to są w miarę dobrej kondycji. Może nie są to jakieś cuda, bo widzę, że się puszą. Moje włosy miały tendencję do puszenia się, dodatkowo jak je rozjaśniłam, to jeszcze bardziej się puszą, więc ja po umyciu głowy moje włosy wyglądają, jakbym miała szopę na głowie, ale na szczęście umiem sobie z tym radzić. Dużo je nawilżam, dużo nakładam na nie olejków. No niestety to zabiera trochę czasu, także dzieliłam się z Wami moimi przemyśleniami na temat keratynowego prostowania włosów. Może Wy mi coś podpowiecie na ten temat, czy warto, czy nie warto. Jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze nigdy nie miałam takiego zabiegu na włosach. Póki co przed wakacjami nie zamierzam kombinować, ale chętnie dowiem się o Waszych doświadczeniach na ten temat. Co do samego koloru moich włosów, jestem z niego zadowolona, tak jak wspominałam, nie jest może całkiem chłodny, ale nie jest też to żółta jajecznica, jak ja to mówię. Jest ciepły, ale jest taki bardziej pastelowy, słomkowy, gdzieś tam przebijają też białe refleksy, także jestem z niego bardzo zadowolona i już nie gonię ślepo za ochładzaczami wszelkiego rodzaju, jakimiś takimi mocniejszymi środkami, nie nakładam też dodatkowych tonerów, po prostu są jakie są, swoimi własnymi siłami próbuję je jakoś ochłodzić, żeby jednak ściągnąć ten kolor żółty i pomarańczowy, który ciągle się pojawia na tych moich włosach i dzisiaj właśnie Wam o tym opowiem, powiem Wam o produktach, których używam. Więc skoro już znacie historię moich włosów, to przejdźmy do produktów, których używam i zacznijmy od bubla, żeby nam się lepiej rozmawiało później. To zacznijmy od bubla i pierwszym produktem, który chciałam Wam pokazać, który niestety nie działa, jest Joanna Ultra Color System Shampoo.
nadaje włosom platynowy odcień. Na pewno znacie ten szampon, na pewno go widziałyście. Ja po niego sięgnęłam po raz kolejny, ponieważ został mi polecony. Ja wcześniej już miałam jego wersję, nie wiem czy to jest ta sama wersja, takiej dużej butli z pompką o zapachu jeżynowym. I też nie działał, i ten też nie działa, i może działa na włosach, które są naturalnie siwe i rzeczywiście może wtedy nadaje ten srebrny, platynowy odcień, ale u mnie nie, na żółtych włosach nie działa, nie wypukuje, no tak, włosy blond, rozjaśnione, siwe, no siwe. Eliminuje żółtawy odcień, także nie eliminuje, a dodatkowo to co robi, to strasznie pląta moje włosy. Są splątane, są, no nie wiem, mam takie uczucie po nim, jak go użyję, że tak jakbym miała lakier na włosach. Takie uczucie, włosy są bardzo matowe i bardzo nieprzyjemne w dotyku. Także powiedzmy sobie szczerze, ten szampon nie działa na blond włosach i wcale nie eliminuje żółtawego odcienia i ja więcej go nie kupię. Z tej samej serii padły w moje łapy dwa produkty, o których pierwszy raz słyszałam, które pierwszy raz testowałam. Są to spreje, pukanka w sprayu srebrna i akurat mam dwie wersje, srebrną i różową. To jest pukanka w sprayu srebrna bez spłukiwania. Jedna nadaje popielaty odcień, a druga nadaje różowy odcień. I słuchajcie, to jest dość ciekawa rzecz. Trochę działa, trochę nie. Ale moje pierwsze odczucie po używaniu tych produktów jest takie, że śmierdzą niesamowicie. Niesamowity smród roznosi się po mieszkaniu. Ja używałam ich w zamkniętym pomieszczeniu, w zamkniętej łazience, więc ledwo co łapałam oddech. Naprawdę jest to tak drażniący zapach, takiego, nie wiem, coś w rodzaju starej farby do włosów. Tak mi się kojarzy. Naprawdę smród jest nieziemski. W jaki sposób ich używać? Trzeba popsikać nimi włosy, które są lekko wilgotne, czyli takie lekko podsuszone i naprawdę trzeba sporo tego wypsikać, żeby na włosach pojawił się jakikolwiek kolor. Zauważyłam, że lepiej u mnie działa, jeśli popsikam tymi sprayami na włosy suche, jeśli sobie już wysuszę. Niestety minus tego jest taki, że robi się z moimi włosami to tak jakbym sobie popsikała po prostu wodą. One się zaczynają falować, wyginają na wszystkie strony, z powrotem się puszą, nawet jeśli już mam rozprostowane i nałożone jakieś wygładzające kosmetyki, to zaczynają po tych produktach świrować. Czy pojawia się kolor? Pojawia się. Pojawia się u mnie najbardziej jest widoczny ten popielaty odcień. Cały czas sobie mylę, czy to jest fiolet, czy to jest popielaty, czy to jest platyna. Wszystko jedno. W każdym razie najbardziej widać ten. I on ochładza moje włosy do tego stopnia, że no wiecie, najbardziej na końcówkach. Co do tego drugiego, to zostawia na moich włosach taką lekką poświatę. To ta poświata jest widoczna tylko wtedy, gdy przyświeci słońce. I to jest taki truskawkowy kolor na włosach. Naprawdę bardzo słabo widoczny. Widzicie zużycie? Jest takie zużycie. To jest raz go użyłam. A tutaj został użyty dwa razy, więc wydajność zero, bo trzeba go naprawdę sporo popsikać, żeby nie było, że tutaj z przodu jesteście rozjaśnione, jakiś inny kolor macie, a z tyłu już nie. Wrzucę Wam tutaj z boku zdjęcia, które robiłam po użyciu tych dwóch produktów. Porównajcie, czy to w ogóle coś działa, czy nie działa. Według mnie jakiś efekt jest. Próbowałam nawet na blond włosach mojego syna i fajnie wyszło, zrobiło mu się takie siwulce. Wiecie, on ma naturalny kolor włosów blond, więc może to też jest przyczyna. Także ciekawe, śmieszne dwa produkty, możecie sprawdzić. One kosztowały około 7 zł, więc myślę, że możecie sprawdzić, jak to będzie działało na Waszych włosach. Szkoda, bardzo jestem zawiedziona, że ten różowy nie działa. Ostatnio mam fazę na właśnie takie różowe, truskawkowe odcienie blondu. Będę się im przyglądała w najbliższym czasie. Może jeszcze wyciągnę jakieś wnioski. Póki co, tak jak mówiłam, są takie mieszane uczucia. Także ten ich zapach, ten wszechogarniający smród skutecznie odstrasza mnie od ich używania i tak stoją, czekają na swoją kolej. Teraz przyszły wakacje, może coś będę próbowała. A oczywiście nie powiedziałam Wam, że kolor utrzymuje się oczywiście do następnego mycia włosów. Kolejną rzeczą,
która u mnie sprawdzała się najbardziej, najlepiej, jest pukanka srebrna do włosów z Camelo. Jak widzicie, to już jest puste opakowanie. Całe zużyłam. I to jest produkt, który daje na moich włosach najbardziej oczekiwany efekt, najchłodniejszy, najbardziej srebrny, najbardziej szary, jaki tylko może być. I to jest właśnie ta pukanka. Co do niej, to musicie uważać na proporcje, bo ją trzeba rozcieńczać z wodą. Jedna łyżka stołowa na 2 litry, więc ja dawałam sobie troszeczkę więcej, ale tak jak mówię, uważajcie, bo możecie sobie przefarbować włosy na fioletowo. Rozcieńczałam ją z wodą i działała spoko. Dodawałam ją też do maseczki, ale niestety nie zadziałała. Takie porady też słyszałam, też gdzieś tam po internecie krążą, żeby właśnie ją rozmieszać z maseczką, ale wydaje mi się, że podczas spłukiwania maseczki z włosów, to ta pukanka też jest spłukana. Jak się używam? Po prostu po umyciu włosów przepłukujecie właśnie tą rozcieńczoną pukanką z wodą i ona najlepiej się u mnie sprawdziła. Ja ją serdecznie polecam. Kolejnymi produktami, które się u mnie sprawdziły, był taki duet z Marion. Był to szampon z Marion, tak wygląda, srebrny szampon ultramocny do włosów blond i rozjaśnionych. I do tego używałam maseczkę w saszetce, bo ona była połączona. Chyba jakoś tak wygląda. Kupuje się w takiej saszetce, są dwie połóweczki. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie działają te produkty. Szampon jest fioletowy, także co do tego szamponu, to fajnie, jeśli używałybyście go właśnie z tą maseczką, bo ta maseczka działa cuda. Działa cuda na moich włosach. Sprawia, że są tak wspaniale nawilżone, odżywione, sypkie, miękkie, milutkie w dotyku. Dodatkowo ona sama w sobie też jest fioletowa, więc w połączeniu właśnie z tym szamponem, który lekko je wysusza i sprawia, że są sianowate, jeśli nałożycie tą maseczkę, to naprawdę efekt będzie super. I ja zawsze mam pod ręką właśnie taką jedną saszteczkę. Ona kosztuje bodajże 6 zł. Zawsze mam pod ręką, zużyłam ich już chyba z 20. I za każdym razem sięgam po nie, kiedy jestem w drogerii. Podlinkuję Wam ją na dole, bo naprawdę jest warta uwagi. Także właśnie to duo z Marion to jest świetna rzecz, ja Wam serdecznie polecam. Jeśli szukacie czegoś właśnie za małe pieniądze, czegoś drogeryjnego do usuwania żółtego koloru z włosów, to jest super sprawa. Ok, więc przejdźmy do moich dwóch ulubionych szamponów i pierwszym z nich będzie John Frieda Sheer Blonde rozjaśniający szampon do włosów blond. I właśnie jest to jeden z moich ulubieńców, bo robi wszystko, co ma robić. Wypukuje jajecznicę bardzo elegancko, ładnie pachnie, nie plącze włosów i czego chcieć więcej. Ja go uwielbiam za to, że właśnie nadaje taki jasny kolor włosów. Nie jest to może odcień chłodny, ale jest to zdecydowanie szampon rozjaśniający, zdecydowanie rozjaśnia te włosy właśnie przez taki odcień pastelowy, trochę jasny, to jest ciepły kolor, ale są właśnie takie refleksy białe, są takie trochę beżowe. Bardzo mi się podoba ten efekt. Ja go właśnie wyczaiłam na promocji włosowej w Rossmanie i sprawdza mi się świetnie. Kolejnym moim ulubionym szamponem jest szampon Frank Provost Gem My. Szampon rozjaśniający w takiej buteleczce. Słuchajcie, jaki on ma zapach. Uwielbiam ten zapach tak bardzo, że za każdym razem, kiedy przechodzę, jestem w łazience i spojrzę na to opakowanie, to muszę go otworzyć, muszę go powąchać. On po prostu sprawia, że mój nos przeżywa ekstazę. Naprawdę przecudowny zapach. Trochę lilii, mam wrażenie, że trochę akacji, no bardzo, bardzo kwiatowy i bardzo, bardzo mocny, także świetny. Dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że bardzo długo utrzymuje się zapach na włosach. Nawet na drugi dzień, nawet na trzeci, jak mi się nie chce czasem myć włosów, to ja cały czas czuję ten perfum na włosach, czuję tą mgiełkę zapachową. Jest po prostu przepiękny zapach, ja jestem w nim totalnie zakochana. Ale dobra, co robi z blond włosami? To samo co John Frieda i troszeczkę więcej. Wypukuje ten żółty kolor. Nie sprawia, co prawda, że stają się szare, ale tak jak mówiłam, troszeczkę beżowe, jakieś pasemka białe, pasemka właśnie takie pastelowe. Także jest to ciepły kolor, ale nie jest to jajecznica, nie jest to taka wstrętna żółć. Dodatkowo rozjaśnia ten mój odrost.
I może to nie jest najlepszym wyjściem akurat przy tej mojej fryzurze ombra, ale to rozjaśnienie jest takie bardzo fajne i delikatne na tej zasadzie, że gdzieś tam pod światło, jak spojrzycie gdzieś pod słońce, jest taka fajna otoczka, taka fajny połysk takich jasnych włosów, błyszczących, świeżych, odżywionych. No, nie jest to takie rozjaśnienie, że robią się pomarańczowe, że nie robi tego, że ten odrost mój brązowy, ciemny robi się pomarańczowy, tylko po prostu ma taki połysk naturalny, taki jaśniejszy właśnie pod światło i to mi się bardzo podoba. Dodatkowo sprawia, że włosy się nie puszą. Nie wiem, co on ma w składzie, być może troszeczkę keratyny, ale zdarzało mi się już kilka razy, kiedy go używałam, że nie musiałam używać prostownicy. Po prostu jak sobie fajnie wysuszyłam włosy, porządnie na szczocie, to one nie potrzebowały używania prostownicy, nie miałam takiej wielkiej szopy na głowie i mogłam spokojnie pokazać je ludziom, także no, dla mnie to jest ideał. Ideał sprawia, że się włosy nie puszą, dodatkowo wydaje mi się, że są lekko takie obciążone, dlatego mówię tutaj o tej keratynie, mam wrażenie, że dodatkowo jest tutaj jakiś składnik odżywczy, który sprawia, że te włosy są lepiej nawilżone, nie są wysuszone, nie są poplątane, dodatkowo są bardzo fajnie oczyszczone i sypkie. Bardzo fajne kombo, bardzo fajne połączenie. Ja jestem w nim totalnie zakochana. Jeśli lubicie mocne zapachy, mocny perfum na włosach, to zdecydowanie Wam go polecam. Jeśli nie, to właśnie ten drugi, John Frieda, on robi nieco mniej na tych włosach, nie rozjaśnia tych ciemniejszych odrostów. Ja używam ich na wymiankę, raz jednego, raz drugiego i bardzo fajnie działają. Widzę tą różnicę między nimi, taką delikatną, ale naprawdę są super, są świetne i ja będę używać tylko ich w najbliższej przyszłości. Sam szampon kosztuje 40 zł, możecie go kupić w Rossmanie. Zresztą tego też. Jeśli chodzi o cenę, to wydaje mi się, że to jest super cena, jak na szampon, który robi tyle fajnych rzeczy z włosami. Dodatkowo zobaczcie, jakie ma piękne opakowanie. Tutaj takie złote właśnie logo, złote napisy, no jest przeurocze, przesłodkie. Samo opakowanie ma 300 ml, więc naprawdę jest to spora butla, starczy Wam na bardzo długo. Ja go gdzieś tam chowam, żeby nikt inny go nie używał. Że wystarczył mi po prostu na dłużej. Musicie na niego tylko uważać, bo jest dość płynny. Także jak go nakładam, to zawsze trzymam go w ten sposób i dopiero wtedy nalewam. Tak nalewam, bo on jest właśnie taki bardzo lejący, ma kolor fioletowy, ale nie zabarwi Wam włosów, także nie musicie się tym przejmować. Naprawdę super szampon. To już wszystkie produkty, które miałam Wam do pokazania. Moje ulubione szampony, maseczki, płukanki, nawet te spreje są bardzo ciekawymi kosmetykami, godnymi polecenia, godnymi uwagi. Mam w planach jeszcze przetestować szampon, który się nazywa Fanulano Yellow. Bardzo dużo osób mi go polecało, ale do tej pory nie miałam okazji, żeby go spróbować. Jakoś tak nie jest mi po drodze, jakoś tak jest w tych sklepach internetowych, których ja zazwyczaj nie kupuję, ale obiecuję, że przyjrzę mu się bliżej i przyjdę do Was z filmikiem, dam Wam znać. W tym filmiku nie wspominam o samej pielęgnacji moich włosów, to już wtedy są maseczki, oleje. Dajcie znać, jeśli jesteście ciekawe, to stworzę osobno taki film o tym, co działam właśnie z tymi włosami, że wyglądają jak wyglądają, że się nie puszą, że są w miarę ujarzmione. Napiszcie mi w komentarzu, czy znacie któryś z tych produktów, które tutaj dzisiaj pokazałam. Czy używałyście, jakie są Wasze wrażenia, jakie są Wasze doświadczenia z ich używania? Chętnie się dowiem. Piszcie w komentarzach. Jeśli znacie jakieś fajne metody na temat wypłukiwania koloru żółtego z włosów, to napiszcie mi również w komentarzu na dole. Może podpowiecie mi coś, czego nie znałam, coś fajnego przetestuję, także piszcie na dole. Dzisiaj to już wszystko. Zostawcie łapkę w górę, jeśli lubicie takie tematy włosowe. Jeśli też chcecie zobaczyć filmik, w którym opowiem Wam i pokażę moją pielęgnację, moją taką rutynę pielęgnacyjno-włosową, to dajcie znać też w komentarzu. Zasubskrybujcie kanał, bo w najbliższym czasie będzie się pojawiało coraz więcej filmików. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych, do Instagrama, do Facebooka, również na bloga. Także ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!